Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z gry Red Dead Redemption 2. Dzisiaj najprawdopodobniej skoczymy sobie na bank w mieście tego ziomeczka, co ostatnio go odstrzeliliśmy i zobaczymy, jak nam pójdzie. Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień. No i jedziemy z tematem. Patrzcie, jakie plany mają fajne. I don't see we have a lot of choice. We linger around here, we know we're dead. But the plan? We got a decent bunch. We know how to fight. The city cops don't seem so tough as long as we move fast. I reckon doing it in the day with a distraction. O, to będzie napad w dzień robiony. As good a plan as any. I think I agree. We do it at night. There's the drama of just getting into the bank. Can't do that silently. Pick us off far easier. I know. I'm just making sure. Every plan is a good plan if we execute it properly. Every problem we had was because we did not execute properly. Even Black. Gorzej będzie, jak padniemy na ten bank, a tam kasy nie będzie, nie? Tak samo jak było z tą stacją. Right. A jest taka szansa. Let's rob this bastard. Everyone get some rest. We ride out in the morning. Look smart. Travel light. Dobra, Bronte nam tutaj nie zaszkodzi już. O, jakie stroje ubrali. Za garnitury imprezowe, nie? Nie wiem, coś wydaje mi się, że może nie wypalić na tym banku. Patrzcie, jaka ekipa się zebrała w ogóle na ten bank. Nie, kozak totalny. Dobra. Śmigamy ich tutaj. Where have we heard that before? What has happened to you, John? You lost all your heart. I'm just trying to stay real about all this. Real? Oh, how I. Czy ja mam broni przygotowane? Mam, dobra. That word, so devoid of imagination. How soon are we shipping out? Soon as we get a passage organized. Boat down to Argentina, and another around the Cape. What about the money in Blackwater? We're just gonna leave that behind? Forget that, it's gone. You all talk like it's the only goddamn money in the world. We're gonna take that and more. Take it from the people who take it from us. This isn't some hick town $100 operation. This is a big city bank. Right. Tylko może być taka opcja, że oni są przygotowani na ten napad i tą kasę z tego banku przenieśli już gdzieś, nie? To może być jedna z najtrudniejszych misji w tej grze, aktualnie. John and Lenny, secure the front doors. Javier takes the side exit. Bill, Micah and Charles, control the crowd. Me and Arthur. Deal with the bank manager and vault. Got it? Got it. Yeah. Got it. Good. All right, that's enough talk. Dobra, jesteśmy coraz bliżej tego miasta. How long do you need? Co i tak wolno jakoś jadą, nie? Tym dyliżansem. Any problems? We'll see you in camp. Good luck, gentlemen. Right on. Yeah. Dobra, dzida. We head in hard. Stay calm. They won't be expecting us. Any minor trouble, head back to camp. We'll leave in a few days. You good, Bill? Sure. Then ride on with Charles. We don't want to be seen heading in like some posse of country outlaws. This is it, cowboys. One more time. One more time. Let's ride. No i Morgan coś nie wierzy w to, że to jest ostatni napad, nie? Ale... No też mi się nie wydaje. Dobra, Lancaster do ręki. Trzeba podjeżdżać tam powoli, nie? Troszkę to sobie tego Lancastera ostatnio upgrade'owałem, że lepiej wygląda. Ale jest porysowany już, nie? Więc nie mamy faktory new. No i wjeżdżamy na miasto. No jest bank. Wygląda to nieźle. Znaczy, tu jest stajnia. Bank będzie tutaj za rogiem zaraz. Tu mamy teatr. A wygląda to ładnie, nie? I
I teraz będzie podjazd pod bank. Dobra. No jak wpadną z giwerami, na pewno to nie będzie podejrzane. Na 100%. Zaczekaj z Dutchem, a z Jose odwróć uwagę policji, okej? Co chcę, ale tego Lancastera to ja biorę. Tego Lancastera też będę sobie chciał wyczyścić jeszcze w międzyczasie. Więc pyk. Szybko czyścimy giwerę. Mam troszkę obrażenia polecą. Odwróć. Dobra, jest git, wracamy. Have a modicum of faith, John, will you please? Soon as we get out, load everything onto the wagon here. Co jest grane? A, odwrócił uwagę gość. Tam coś wysadził, a teraz my możemy wjechać w bank. Dzięki temu. Nieźle zagrali to. Zakładamy maski. Chodzimy tutaj, dobra. My idziemy do przodu, nie? Dobra, wchodzimy do skarbca. Zmuś kierownika banku, aby otworzył skarbiec. Dobra, chłop otwiera. Ale jak oni sprzedają info, kim są, bez kitu. Ten ma fajną maskę, nie? Zobaczymy, czy w tym skarbcu będzie warto. On to otworzy? Póki co nie strzelam jeszcze, nie? Pogonimy go troszkę. Dobra, mamy skarbiec otworzony. Wejdź do skarbca, wchodzimy tutaj. Jest kolejny. Otwórz sejfy, okej? Okay? Ja nie mogę do tego podejść, dobra, serka. Dobra, jest jedno, w druga strona. Teraz kręcimy myszką, nie? Dobra, pyk. Co to będzie? Opróżni. Aktywa niech biorą, nie? Bo hajs może taki... Nie jest, nie wiadomo jaki. O, policja chyba wpadła. Mamy skrojone chyba wszystkie sejfy, tak? Teoretycznie tak, więc dzida stąd. A Milton to jest! Someone must have squealed. Never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton? Let my friend go. Or folks, they are going. O, już wiedzą, że to my jesteśmy. Your friend? Why would I do that? Come on, Milton. It's over. No more bargains, no more deals. Mr. Milton? A za chwilę tutaj na precyzji objedziemy. You can always cut a deal. I've given you enough chances. Come on. O, dawaj, precyzja. Go. O, żeż ty. No, to już po gościu. Dobra, ogień z nimi. Pyk. Jose nam odwalili, nie? Gdzie to był jeden z takich ważniejszych... Chyba jedna z ważniejszych osób tutaj, w naszej ekipie. Mamy trzy heady. Musimy to czyścić teraz.
Kolejna czwórka. No oni nam jednego, my im wybijemy tutaj całe miasto. Dalsze rozpinia, co mamy zrobić? Dobra, spadamy tam z Dutchem. Podnieś dynamit, okej. No podnoś to. Podejść do ściany. Musimy to wysadzić chyba. Pyk. Weźmy sobie tytoń, załadujmy. Strzel w dynamit, bang! Jest jeszcze jedna ściana? Wyjdź na taki, ściągnij uwagę, okej. Okay. Jest drabinka. Jedna, to jest druga. Ale fajna misja, w końcu ludzie, w końcu! Totalny kozak. Wy nie patrzeć, najbardziej w dupie jesteśmy, nie? Aktualnie. Jesteśmy najbardziej na widoku. Dobra, idą goście z dołu. Wejdzie to? Jest głowa. Z tego rewolwera lepiej wchodziło niż z tej giwerki, nie? Dobra, kolejne trzy heady. Na dole mamy jedną główeczkę, druga główeczka, trzecia główeczka. Dobra, czyścimy ich, frajerów. Ale jazda jest piękna. Pyk. Tam jeszcze coś staje. To ich czyści, że nam tego Dutcha nie rozwalili, nie? Jeszcze. Będzie lipa straszna później. Dobra, już nie mają Gatlinga. Wyciągnęli chyba wszystko, co jest możliwe, nie? Z tych sprzętów swoich. Jest moja snajperka. Na koniu została chyba. Dobra, bierzemy krótki ry... O, idą do mnie. Arthur! We lost John. Killed? Arrested. I couldn't help. Well, we better go. We'll be next. What you think? I reckon me and Lenny try and find a way across the roof, so if you'll cover us. Sure, sure, go on! Dobra, szukamy kolejnej miejscówy. Dzida. Bang. Podążaj za Lennym po dachu. Lenny odpadł? O, fuck! Jose i Lenny już odpadł. Nic nie zrobimy, no dostał z pompy. Ale lipa. Ej, to oni nas tutaj wszystkich wybiją zaraz jeszcze. Jak tak dalej pójdzie. We gotta keep quiet and keep moving, or we're gonna be dead in the next few minutes. Follow me, one at a time. Arthur, you go next. Come on, follow me. Keep it down. There's all everywhere. Jak Assassin's Creed bez kitu. Na lekarstwo bierzemy w razie bezpieczeństwa. Dobra, wchodzimy przez okno na szybkości. Jak my stąd pryśniemy, ludzie, to będzie naprawdę nieźle, nie? No ale dwóch mniej już mamy.
Nie mamy Lenego i nie mamy Josei. No niedobrze. What now? I don't know. I don't. This whole town is filled with cops. Well, how long are we gonna stay here? A few hours? We go back to camp? They're gonna get every last one of us. I know they're gonna be watching the roads. Ale nie pykło. I got it. A boat. What you mean? We stay here till nightfall. Then we sneak on down to the docks. We get ourselves out of here. Yeah, where? Any place will do. That's all I got. We leave. We lie low. We come back for the rest in a few weeks. I'm guessing it's that. We die out there right now. Exactly. Now, everybody, calm down. No, łódko to się uda, nie? Ale... Ale no jest lipa. Dwóch mamy mniej. Trochę lako. Dobra, jest wieczór, dasz obczaje bazę. I tak policja pewnie będzie się kręciła, nie? Dobrze, że deszcz padł, łatwiej będzie uciec. Dobra, jakiś bagieciarz tam stoi. Przypał. A teoretycznie nikogo tutaj nie ma. Więc idziemy dalej. Jakbym strzelił sobie do kogoś, to pewnie by misję przerwało, nie? O, gość idzie obczaić. They just robbed Lemoyne National Bank. It's not like they're gonna take the first line out of town. But old Milton said? Milton said a lot. Come on, I won't be out here all night. No to Milton miał rację, on wyczuł ich tutaj. Dobra, goś pali gumę stąd. Come on. Więc z fartem. Gdzie reszta ekipy jest? Stop, Arthur. Oh, damn it. We're never gonna get past these fellas. Arthur, head over to the water. See if you can draw them out. Draw them out? How? I don't know, make a noise, whistle or something. Ale Benjamin. Niepostrzeżeniem przyciągnij strażników do zaznaczonego miejsca. Dobra. Idziemy tutaj, pyk. A, że nie mogą mnie teraz zauważyć tutaj. Się miejscowa ogarnąć jakoś dobrą. Mamy tego średnio trochę. Podążaj za daczem. Ciekawe jak ją mam przejść teraz tędy. Dobra. O, fuck. Obrócili się, no to to już było po nas. Ej, to jak ja mam śmignąć tam? Ej, to jest naprawdę ciężkie teraz. No w sumie... Tu mieliśmy dobrą rozkminę. Jak ja mam stamtąd uciec? Jakąś lepszą miejscową muszę wyczaić. Arthur,
Head over to the water. See if you can draw them out. Draw them out? How? I don't know. Make a noise. Whistle or something. Dobra, idziemy tam jeszcze raz. Oni tutaj w prawą stronę, więc ja muszę jakoś tutaj ich obejść tyłem, nie? Najlepiej. Pyk i teraz tutaj na tą stronę. I tędy będę mógł obejść, nie? Pyk, idziemy do dacza. Dobra. Jedyna opcja była coś takiego zrobienia. No za pierwszym razem było tutaj naprawdę ciężko. Dobra, udało się tutaj tych gości sprankować. Ale nie ogarnęli tego. Patrzcie ilu ich tam jest, masakra. Dobra, schodzimy na dół. Jakoś do tej łódki trzeba podejść, nie? Dobra, jesteśmy ludzie z powrotem, grę mi skraszowało. Jak to przy Red Deadzie często bywa ostatnio, mimo tych aktualizacji wielu, to i tak dalej są problemy z tą grą, więc no, tak ta nagrywka wygląda, że tą misję robię już trzeci raz. No i w tym momencie mi dwa razy skraszowało, zobaczymy jak będzie teraz. Bierzemy tam do chłopów. So, when they chase me, you go the other way. What are you talking about? You heard what I said? A przecież my kolejnego gościa stracimy tutaj. Real brave. What in the hell? Who is... Excuse me, buddy! Hey, stop! Stop, stop! That is one of the most beautiful acts I ever saw. Come on. To i wszyscy pobiegli za nim, a my teraz prześniemy, tak? No nie głupia taktyka, tylko pasuje go jakoś uratować później. Dobra, tu mamy łódki jakieś duże. Czy my tu dużo łodzi odpłyniemy? O, bez kitu. Some gold, I'm sure. This boat ain't going to Tahiti by any chance. I don't know. John, Lenny, Jose, that wasn't good. I know. So what are we gonna do now? Guess I'm gonna introduce myself to the captain. Give him some of this gold to secure his silence and find out where we're heading. How do I look? Like a shifty, no good killer on the run from the law. Ain't that the truth? Excuse me, sir. Hey, who are you? Forgive me. Oh, żeby nie przestraszył w ogóle. Can I see the captain, please? I come in peace. Ale masakra, nie? Well, it's gonna take a little more gold, but I think we're gonna be okay. This captain, he is a fine fella, a New Englander from the Cape. The rest of the ship is Frenchmen. They're heading down to the islands, taking some Pennsylvania coal. Now, apparently, we're gonna be able to slip ashore in northern Cuba in a couple of days. That's so. Apparently. Okay. Będzie nowy świat i nowa mapa, czy co? What are we gonna do in Cuba, Dutch? Hold up for a while, then hurry back, gather up the rest of our family. At least we got some money now. Money. And loyalty. With that, you can do whatever you please. So you reckon they'll follow us to Cuba? Like Colonel Waxman on a jolly? I highly doubt it. I reckon we hold ourselves to ourselves, and this is done and dusted. Let's hope so. I ain't no sailor, but, that cloud look like good news to you? O, sztorm chyba idzie, tak? Co jest grane? Wake up!
Tylko, jak my przecież wylądujemy nigdzie, nie? Jak z tej łódki uciekniemy? My jesteśmy na środku jakiegoś oceanu. No wygląda to źle. Wygląda to naprawdę hardkorowo teraz. A, ta łódka się pali, ona się topi, ty. Ale hardkor. Co teraz? Tu będą jakieś łódki jeszcze ratunkowe, czy coś? No bo wygląda to nieciekawie. Ale dymy, bez kitu. Mamy loading. Jesteśmy na wyspie jakiejś. Okej. Witaj w nowym świecie. Dobra, wstań, wu. To my tu sami jesteśmy? Bo reszty ekipy nie widać. Rozdział 5, Guarmo. Okej. Czy to będzie jakaś historia z tym związana? Czy póki co jesteśmy na wyspie jakiejś i nie wiadomo o co chodzi? Spójrz na dym. No co się tutaj kopcie na blisko? Spróbuję tutaj podejść. To jest jakaś jaskinia chyba, tak? Nie, tam ekipa siedzi. Jest Dutch. Boys, you're alive. Arthur, you're alive. Arthur, you're okay. It is a miracle. It is a goddamn miracle. Have something to drink. Have a drink. Somebody give him a goddamn drink! Oh, son. Son, take it easy. Oh, we got you. We got you. Oj, oni myśleli, że już stracili trzeciego gościa, nie? Ale się udało ogarnąć. So, where the hell are we? We are on the island of Guarmo. Javier asked the local. It's a old sugar plantation island. Second island east of Cuba. Is it anywhere near Australia or Tahiti? It's on the way, I guess. So, what next? Oh, jest ekipa jakaś. Well, next I guess we're gonna get shot. Encadenen a estos hombres. Gentlemen, this is quite a welcome. Who are you? Senor, por favor, we are no one. What's your name? Aiden O'Malley. Is that so? What are you doing, Mr. O'Malley? Surviving. We were lost at sea, in the storm. Is that so? No, I'm in the habit of looking like this. Is all of this really necessary? We got enough troubles around here right now, Mr. O'Malley, without taking a chance on a bunch of vagabonds. Behave yourselves and no harm will befall you. Vamos! Ale wtopa. Vamos! Vamos! Muévanse!
Patrzcie, była taka lipa, jeszcze na policję trafiliśmy, nie? That means move. You got a long walk ahead of you. Dobra, przecież mam jej żeby iść ze wszystkimi, jak puszczę? I don't get your drift, Mr. A, to trzeba ten... To oni nas prowadzą. Senior overseer for Alberto Fusar. We run the third most productive sugar plantation in the Northern Caribbean. Of course, where there's money to be made, there's trouble. What sort of trouble? No, the usual sort. A co się stało z kasą, którą my zyskaliśmy z tego banku? I don't get you. Labor troubles and other thieves and pirates looking to disrupt our ways of working. How very upsetting for you. Not half as upsetting as it'll be for them. Mr. Fusar has a lot of very powerful friends. I will bet that he does. Bunch of Haitian pirates won't frighten him. They'll be strung up in the streets soon enough. And do we seem like Haitian pirates to you, Mr. Simon? You seem like someone or other. We was headed to Tahiti. You was going the scenic route. Just as soon as I know exactly who you are, you'll be free. Meantime, you'll not starve. Cabo, llévese a estos hombres a la cárcel, junto con el grupo de... O Jezu, ale to źle wygląda. Cualquier tontería que hagan, dispárales a todos. Welcome to Guama, gentlemen. Now, if you'll excuse me. Yeah. Dobra, i co mamy zrobić teraz? I don't know. What do you think? I think we've got to get out of here. Yeah, but they can't find out who we are. Oni nas w ogóle nie rozumieją, nie, ci gościa. Każdy musiał uderzyć na innego strażnika, tylko... nas te... łańcuchy jakby wstrzymują. Dobra, to jest ta wyspa cała. Wygląda to ładnie. Ale patrzcie, mieliśmy jedną rundę, jedną misję, gdzie się dużo rzeczy działo. Był mega pogo, a teraz dalej będziemy mieli godzinę czasu chodzenia. Insurrection. Insurrection? That's quite a word. Cállate, señor Fuentes. ¡Muévanse! ¡Todos! Jaka ekipa tu jest? Ile nas jest? 4, 5, 6, 7, 8. Też każdy ma swojego strażnika. Nie, strażnika jest jednego mniej. Dobra, gdzie oni nas prowadzą? Póki co to wygląda źle. Ale jak się skończy? Nie wiadomo. O! Jakie strzały są? Dobra, mamy giberę teraz, nie? Kropnęli ich tam z góry. Dobra, udało nam się odpiąć. Teraz pyk. Goście, na amatorów to wy nie trafiliście. Bang! Bang! Ale mieliśmy farta, nie? Że ktoś tam się pojawił nagle na górce. Ten pistolecik jest jakiś taki useless. Dobra, bierzemy karabinek. Nie mogę go wziąć? Kto to nas uratował? Reinforcements. O fuck, idą następni. Now we're in trouble. Come on, Fevit, everyone, follow me. Fevit, Fevit, come. Javier! Oh, get out of here, there's a lot of them. What do you think? We gotta move, Dutch! Co, kolejnego straciliśmy? We'll find you! Kui, go! Ale lipa. Patrzcie, ilu ich tam jest.
some gun stashed here. Come. O, jest moja broń. Skąd oni to mają? Bang! A, bo nie mam niczego. To musimy ich bić tak jak mamy teraz, nie? Moc, nie mamy w ogóle precyzji. Trzeba na spokojnie się bawić z nimi. Raz. Bang! Bang! Dobra, jeszcze tam trójka jest do wyczyszczenia. Pyk! Pyk, dobra, leżeć było, gnojku. Co to za gość jest? Jakiś random, co nam pomógł, nie? What you doing here? I have no idea. Running from somebody or something, I guess. How ain't we all? Hercule Fontaine. Dutch Vanderlyn. These drowned rats are Micah, Bill, and Arthur. Okay. Well, Fusa will be desperate to find you. We must be very careful. So, who is this Fusar? A tyrant. Driven by nothing but power and greed. Our only purpose is to work ourselves to death to make him rich. Leon wants the people to stand up to Fusa, but most are too afraid. And you? I am not from here. I bring things in and off the islands behind Colonel Fusa's back. Let's rest a moment. Down there is Aqua Dulce, Fusa's compound. The sugarcane these poor men kill themselves farming gets processed in that factory there. They're little more than slaves shipped in from other islands. A group escaped yesterday into the jungle, hoping to find a way back to their homes. Now Fusa's men are out hunting them down. That old fort? Cinco Torres. My men and I use that as a hideout when we are here. Come on. I know somewhere you men can rest. Oj, nowy obozik będziemy mieli teraz i... I am the only one who can arrange a boat. I w sumie będziemy mieli nową wyspę w tym rozdziale, nie? I need something in return. Help Leon with that group of escape workers and then come meet me at the fort. If you help us get back our friend and get out of here, we will do everything we can. Thank you. Gracias. If your friend is still alive, they will have him at Fusa's compound. There is a cave hidden below the cliffs. It will lead you right there. Thank you. The workers are somewhere in the jungle. Hopefully we can get to them before Fusa does. Of course. Gentlemen. Well? Goodbye. If this is a tropical paradise, so far it ain't up to much. I'll go scope the entrance to that cave. Arthur? I need to get some rest. Well, you're right. We all need to relax. What a mess. I am so sorry, boys. Get some sleep, Dutch. Micah, guard this spot. Bill, do some more scouting. Carefully. No i mamy ludzie. Nową przygodę. Nowy dzień. Ale ma przyjarany pysk, nie? Opaliło go trochę. No i przygodę w dżungli, moi drodzy, kontynuować będziemy w kolejnej misji, w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek ten jak najbardziej podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do następnego, cześć wam.